Hej, cześć, siemanko, z tej strony Kolos, a dzisiaj pokażę wam mały myk w Assassin's Creed Black Flag, oczywiście na hajs, jak łatwo można zarobić. Są oczywiście dwa sposoby, ja pokażę na razie jeden sposób, jeżeli będziecie chcieli, to pokażę też drugi sposób. Pierwszy, no to oczywiście też drugi też można robić, kiedy się chce, pierwszy tak samo, po prostu wchodzimy. Jak widzicie, jestem gdzieś na morzu, bez misji, bez niczego. Mamy 7343 hajsu złota, nie wiem jak to, jaka to jest dokładnie waluta. Wchodzimy. Wskaźnik postępu. Sekwencja druga. I odpalamy. Gdzie to jest? O, tu. Wspomnienie trzecie. Dajemy tak. Musi nas załadować. No i oczywiście musimy przejść tam kawałek. Ja oczywiście tego nie będę pokazywał, żeby nie trwało to długo, więc ja tu zrobię krótkie cięcie. I zobaczymy się na miejscu, gdy będziemy już musieli zaczynać glitch. Więc do zobaczenia. Dobra, jesteśmy. Doszliśmy tu do końca. Tam trzeba było oczywiście poszczelać trochę do manekinów. Też oczywiście do kukieł z tych ostrz asasyna pokazać im. No i przechodzimy do mistrza, czy jakoś tak oni tu go nazywają. To akurat pominę, bo to nam nie będzie potrzebne. Też pominę. To są tylko same cutscenki, to nas na razie nie obchodzi. No jesteśmy tu, gdzie trzeba. I po prostu ich okradamy. Niekiedy trzeba tak stanąć, żeby... Właśnie ten minus. O. I patrzcie na hajs. Pada. No, gdy ich obrabujemy, opcje naciskamy. Przeładuj. Przy tej ostatniej punkt kontrolny. No i teraz czekamy, jak nas czyta z powrotem. No i widzicie, hajs nam został. I znowu okradamy. No i powtarzamy. Jeszcze raz zrobię. Ale to wam pokażę, jak stąd wyjść, żeby mieć ten hajs. Co tutaj zrobimy? Bo jak damy tam po prostu wyjść na podwórko, czy coś takiego, jak tam było, bo testowałem to już wcześniej, to hajsu nam nie da. Będziemy mieć tyle, ile wcześniej mieliśmy, na samym początku. No. I gdy już nam się znudzi, będziemy mieć już hajsu tyle, ile chcemy. Oczywiście to będzie można powtarzać. Robimy, oczywiście, wyjdź. Jeszcze zobaczymy, ile hajsu mamy. No, mamy tyle. No i teraz robimy... Ach, nie da się tak. Wyjdź. No jak damy opuść powtórkę, to oczywiście nam tego nie zapisze, tego hajsu. Będziemy mieć tyle, ile mieliśmy na początku, zanim zaczęliśmy no po prostu tą powtórkę. No wczyta to. A my robimy wyjść na menu, do menu głównego. Do głównego menu, no tam jeden pies. Wychodzimy. No, jesteśmy na menu głównym. No i po prostu wchodzimy. I tyle. I hajs powinien być. Co tam sobie poukradaliśmy od nich. No i proszę bardzo, hajs mamy. Chwila, moment. I hajs mamy. Jeżeli oczywiście będziecie chcieć,
to też pokażę drugi patent na hajs. I może jeszcze coś innego, jak będziecie chcieć. To ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka, suba, jeżeli wam się podobało. Napiszcie komentarz, czy wam to pomogło, czy działa. Wiem, że to działa na pewno na platformie PlayStation 4, PlayStation 3. No i na pewno to będzie też działało na PC-cie. Chociaż nie jestem pewien, ale powinno działać. Chociaż na PC-cie są inne triki, na przykład Hat Engine, i tam można sobie wartość zmienić hajsu. Oczywiście też tu wam pokażę wartość tych żelaza, drewna, płótna, rumu, cukru. Wszystkiego można zmienić. Tyle jest najlepsze na komputerze, a na PC-cie musimy się posiłkować jedynie glitchami. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.